No dopiero jest, graliśmy jeden dzień. Dobra. Idziemy pozbyć się dzików. Niestety dziki nie są łatwymi przeciwnikami, więc może z nimi być mały problem. Poprzedni raz, jak nagrywałem, kiedy właśnie mi się usunęło, to je zabiłem i wtedy nagle gra mi się zacięła i usunąłem. To jest przypadek. O, na szczęście, że dwa przyszły. Dziku. No jeszcze dzik nas zabije, no. Och, odsuniemy się, żeby nas tam to coś nie zabiło. Uleczymy się. Zapiszemy. No to strasznie długo, jak nagrywam, ładuje się gra, więc... Gdzieś około same 3 minuty gra się ładuje. To tak długo trwa. Jest takie wkurzające. Dobra. Z łuku go spróbujemy. Dobra. Dobijemy go. No. No. Miksturkę wypijemy. I zostały tylko dwa. Dziki. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze ziela lecznicze. Tu jeszcze gdzieś powinien dziki jeden leżeć. No, jest. Mięso zbieramy, bo potem będzie nam potrzebne chyba z 50 sztuk. Dobra. No chodź, dziku. Dobra, teraz powinniśmy wygrać, bo już mało HP mu zostało. No. Dostaliśmy jeszcze zdolności myśliwskie. Tutaj chyba nic nie ma. No, nic nie ma. I schodzimy. Zapiszemy. I schodzimy na dół, a przy okazji jeszcze się prześpimy. I co odnowimy za friko HP. Dobra. U Brentona to oddajemy tego questa. Za dużo kasy nam nie dał, jak sami widzicie. Jak zbora buntownika kosztowała chyba 2000. No 2000 kosztowała. Dobra, jeszcze sprzedamy mu tylko te bezwartościowe roślinki. O, zabójcę orków też możemy sprzedać, nie wiem skąd to mam. Bardzo biały miecz też. Halabardę również. I topór też. O, tarczę jeszcze mam, skąd ja to wszystko mam? Żabi korzeń. Manę też raczej nie będę używał. O, ile kasy. Demoniczny grzyb też nie. To zostawimy. Oj, co on tu ma? No, to mu przesprzedałem właśnie to wszystko. To nic dobrego tutaj nie ma. Handlu, naciskamy H. Kurde! Dobra, ale skrzaniłem. Dobra, zaczekajcie chwilę.
Dobra, jesteśmy z powrotem, jak zrobiliśmy te dziki. I znowu, wiecie, jak mi się długo to ładowało, jeszcze... Nie wiem, wyłączyłem nagrywanie. Jak mi się wczytało, to w ogóle jakaś inna część gry mi się wczytała. Nie wiem, jakimś magiem byłem chyba. Jak zacząłem znowu, jak nacisnąłem przycisk nagrywania, to od razu to mi się wyłączyło, tak nagle. I znowu mi się... pokazał obraz wczytywania i wtedy mnie zwykało znowu w inne miejsce. Nie wiem, jeżeli wiecie o co w tym chodzi, to napiszcie w komentarzach. Dobra, teraz żeby niczego nie zepsuć, to sprzedajemy, to sprzedajemy, to, 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 to i naciskamy dołóż złoto. No i teraz dopiero handluj. Dobra, prześpimy się. Zapiszemy, bym znowu czegoś nie zepsuł, znowu nie musiałem tak czekać. Nie wiem, czy nie kręcić też Gotika dwójki, ale jakbyście chcieli, to też napiszcie w komentarzach. Dobra, wykonaliśmy misję z dzikami. Jakie tam jeszcze misje mamy? Gdzie się misje są? Dobra. Broń dla buntowników, to później. To jeszcze później. To też później. Możemy wykonać to jednocześnie, możemy wykonać... dwie misje naraz. Dobra, idziemy wykonać dwie misje naraz. O, i tutaj jeszcze powinna być skrzynka ukryta. No, jest kuferek. Takie bezwartościowe przedmioty. Czekajcie chwilę, bo... Czekajcie chwilę. Dobra, jestem z powrotem. To co widzicie, ten budynek to właśnie jest ten orkowy... oddział, albo patrol. Tam znajdziemy chyba trzy paczki z bronią. No chyba tak. Nie wiem, czy nie mamy już przy sobie dwóch paczek. Nie, nie mamy. Myślałam, że mamy. Tu będą trzy paczki i jeszcze przy drugim orkowym patrolu też powinno być dwie. Jeżeli to słyszycie, to sorry, to mi telefon zadzwonił. Dobra, zapiszemy. Ale czekajcie znowu chwilę. Dobra, jesteśmy z powrotem.
Zabijemy tego sierwojada. Dobra. No i najpierw z orkami się nie bijemy, tylko rozmawiamy z ich przywódcą tej grupy. I zaczynamy z nim pojedynek o tego niewolnika. Najpierw rozmawiamy z niewolnikiem, czyli Cliffem. Pytujemy go. Dobra. Zapisujemy. No i są trzy paczki z bronią. I damy 100 porok. Dobra, pokonamy go oczywiście, no nie jesteśmy najlepsi. Dobra, czekamy, aż on wstanie. Ale nie na tronie, no. Zabierzemy mu broń, żeby... Będziemy go zabijać, żeby było łatwiej. Próbujemy go od razu. Jeszcze kuferek jest. Jak wysoko skacze, bezimienny. Siup, siup. No wstawaj, toporka. Zostawaj toporek, bo idziemy dalej. No toporek. Nie wiem, czy jak naciśniemy złoto, nie dostaniemy od niego i forsy, a potem jak zabijemy ich, to niewolnika jeszcze. No jak co to wczytam? O, 500 sztuk złota. Dobra, na razie nie będziemy zapisywać. Albo zapiszę na drugim. Na wszelki wypadek. Nie wiadomo, co się stanie. Go zabijamy. Zajmujemy się tymi. No. To co? Czy wojownik przyszedł? Tego wojownika jeszcze zabijemy. Jeszcze się zablokował, to będzie łatwa zdobycz. O, teraz dopiero wyszedł. No. Grabujemy. No i dostaliśmy jeszcze kasę i niewolnika. No to był chyba dobry interes, tak jak myślicie, nie? Dobra, bierzemy wszystko. Miałeś jeszcze coś tam, może coś ci się pojawiło. Dobra, zostawimy go. No nie siadaj mi na tronie. Dobra, przed nim warto zapisać, bo może nam wsiąknąć gdzieś po prostu. Przemieszczę na tym, bo by się okazało, że on nie będzie chciał dołączyć do niewolników. Znaczy, na buntowników. No, to będzie źle. Dziękuję. Myślałem, że tu umrę. No dobra. Och, ale nawet nie wiem. Bardzo... Chodź. Chodź, Cliff. Będę szedł tyłem, żeby zobaczyć... No, jeszcze Krusz Arksz. Je leży. A zwierzątka pozabijamy? Zabijamy, tam będzie mięsko. Tylko świnki pozabijamy. Niemożliwe. Niemożliwe. Możliwe.
Świnko, zostaw go. Cliff, stój. Już znikła świnka. Dobra. Bierzemy mięsko od świnek. Kurek, nie opłaca się zabijać. Tylko 25 chyba do niej zanim dostajemy, zaraz zobaczę. Polujemy jedną. Jeszcze nie trafiłem. No 25, a tylko jedno mięso. Gdzieś tu powinien być ścierwojad. Dobra. O, kolejny. O, ciebie tu coś się nie spodziewałem. Zbierzemy. Gdzie jest gobinia jagoda? O, żyliś też weźmiemy na sprzedaż będzie. Goblińską jagodę. Backspice. Weźmiemy je. Nie będę robił miksturek z tych gobinich jagód i tych do sił, nie pamiętam jak to się nazywało. Ani z tych do wytrzymałości, do many. No, jeszcze jedne ziele pancerza. Po prostu coś się mi nie opłaca. Dobra. Poszedł. Co tu jest? Szczap królewski. Jeżeli słyszycie takie krzyki w tle, to mój brat kłóci się o coś. Moje, jeżeli słyszeliście to, to właśnie otworzył mi drzwi do pokoju. No, wilk bije ścierwojada. Uda nam się? Ach, zabił go pierwszy. Tam są orkowie ci. Ale pozbędziemy się ścierwojadów. Co to? No, wejdziesz tędy. No, wszedł. No, tędy wejdziesz. Dobra, zapiszemy. No, dostaliśmy 500 złota za walkę. Której byśmy, gdybyśmy wybrali tą długą opcję, to byśmy nie dostali tych 500 sztuk złota. O, wilk. Koczon jest sam. Musimy pilnować, żeby... Hej, wilku. No dobra. Przy mojej pomocy Cliffa. O, nie ten przycisk. Zrobiliśmy jeszcze wilczka. Gdybyśmy mieli lepszy łuk i skradanie się oraz skóry, to byśmy te wszystkie lenie zatłukli. Dobra, chodź Cliff. No, roślinka. No, czemu mi kliknąłeś jechać? No, roślinkę sobie jeszcze zbierzemy. No, co jest? No, nie naciskałem. No, chodź, Cliff. Chodź. Chodź. Za mną. Chodź. Raz. Dwa, trzy. Dobra, teraz nie powinien zabłądzić. I z górki też nie powinien spaść. Oj, ale się przekręciłem. Takie włócznie są badziewne, ale...